Infosport.pl, Jakub Borowicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną Maciej Sulęcki. Witam. Maćku, co się wydarzyło 2 czerwca tego roku? Pewnie rozkminiasz, cofasz się pamięcią wstecz. Pewnie nie będziesz wiedział. Ostatni raz napisało o Tobie portal linkpolska.pl, po raz ostatni wzmianka na Twój temat. I pytanie, dlaczego tak długo? Bo kiedyś te wzmianki raz tutaj pojawiały się co chwilę. W ostatnim czasie cisza, rozumiem, wakacje. Nie, wakacje nie. Trenujemy, jesteśmy cały czas na sali. Cały czas wylewamy siódmy pot, żeby być gotowym. Stoimy w blokach startowych, jesteśmy w formie. A czemu nie piszą? Nie wiem. Szczerze, to nawet nie pomyślałem o tym, wiesz, ale nie wiem. Szkoda, nie? nie wiem. Ja tak zawsze myślę, że wakacje to jest taki okres, w którym wiele osób czeka na wakacje, żeby odpocząć, a niektóre osoby czekają, żeby się wakacje skończyły, żeby w końcu zaczęło się normalne życie, zaczęły się gale, zaczął się taki ten rytm normalności, który u sportowców jest pożądany. Też tak trochę masz, że cieszysz się, że zacznie się zaraz jesień, która się z wielkimi galami i pojedynkami po prostu kojarzy? Tak, bo ostatnio boksuję bardzo rzadko, z takich i innych przyczyn, no wiadomo, mamy ciężkie czasy, koronawirus, tych walk dużych, które chcemy, jest jak na lekarstwo, ale co, wakacje, nie wakacje, tak no mówię, jak chodziliśmy do szkoły, to się czekało na wakacje, wakacje były fajne, teraz jest troszeczkę inaczej, ja na wakacje w tym roku jeszcze nie byłem, bo chcę być gotowy, żeby załóżmy za jakiś czas tam przystąpić do kolejnej walki, jak pojadę na tydzień czy dwa tygodnie wakacji, to wiadomo, tam się troszkę pofolguje, tam się nie potronuje, no i będzie trzeba znowu wracać i zaczynać wszystko od początku, a więc na razie na wakacje nie ma czasu, mam nadzieję, że niedługo stoczę walkę i dopiero później pojadę z rodziną na wakacje. 29 sierpnia poprzedniego roku, ostatni pojedynek. No pewnie Cię to troszeczkę irytuje, pewnie sam częściej myślisz o tym, niż myśli o tym ktoś, kto zadaje Ci takie pytania, ale to wszystko długo trwa. Ta przerwa jest dłuższa, niż pewnie zakładałeś, niż pewnie planowałeś jakiś czas temu, sobie układając w głowie kolejne etapy kariery. Na pewno tak, tylko też to jest troszeczkę spowodowane też moimi jakby decyzjami, bo powiedziałem, że ja chcę już takich dużych walk, wiadomo, takie walki na przetarcie też są fajne, żeby być cały czas w treningu, żeby być cały czas w gazie, żeby ta rdza nie naszła na mnie, tak? Natomiast ja uważam, że tej rdzy nie ma z tego względu, że jestem cały czas na sali, cały czas trenuję, cały czas gdzieś tam jakieś delikatne sparingi, zabawy, coś tam zawsze robię, tak? Natomiast wiadomo, no kocham boks, kocham walczyć i tego już strasznie brakuje, brakuje mi walki, brakuje mi jakiś tam, żeby się sprawdzić, tak? No i tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby wyjść jak najszybciej do ringu, stoczyć walkę, nawet już mniejszą, powiedziałem, ale w Polsce jakąś fajną, żeby po prostu pokazać kibicom, poczuć to znowu te emocje, bo to emocje chodzi. No i co, czekam cierpliwie, na sali jestem, grzecznie, pokornie trenuję i zobaczymy, co będzie dalej. Wiesz, Maćku, że Ty przez ostatnie, dajmy na to 2 lata, masz troszeczkę więcej hejterów, niż miałeś jeszcze te 2 lata temu. Zdajesz sobie sprawę z tego, nie? Że kibice kiedyś patrzyli w Maćka Sulęckiego jako nadzieję polskiego boksu na tytuł Mistrza Świata, a teraz patrzą jak na człowieka, który nie zawsze chce boksować. Nie masz zamiaru tego tłumaczyć, jak Cię troszeczkę znam już, ale pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że nie każdy patrzy Cię tak przychylnie, jak jeszcze jakiś czas temu. Ale to... Ja robię swoje, tak? Może na pewno tak, wiadomo, tutaj my jestem na świeczniku jako zawodnik, to zawsze obrywam ja, nie za swoje również decyzje obrywam ja, no ale nie mam ochoty tłumaczyć każdemu po kolei, dlaczego jest tak, a nie inaczej, ja wiem, dlaczego tak jest, tak jak mówię, nie muszę każdemu udowadniać, że jest tak, a nie inaczej, dlaczego nie boksuję, dlaczego na pewne rzeczy się nie godzę, dlaczego na pewne rzeczy nie mogę przystać, wiadomo, tak jak mówię, chcę boksować, chcę się rozwijać, wiem, jaka jest ciężka sytuacja, jeszcze raz powtarzam, na świecie, jest koronawirus, ciężko z wyjazdem do Stanów, no i tyle, tak, no tak jak mówiłem, wiesz, wszystko, wiele to są ludzie, tak, kibice, może nie tylko kibice, to ludzie, że czasami jak jest fajnie, jak wszystko dobrze idzie, to ludzie Cię uwielbią, a później jak się troszeczkę noga powinie, to nagle jesteś ten zły, tak, no wiadomo, ile ja przeszedłem, porażka z Andrade, bardzo porażka, to bardzo mnie do tej pory boli, po raz przegranej z Jacobsem wszyscy mówili mi, że będę mistrzem świata, o Jezus Maria, Sulęcki jest kapitanem, potem nagle z Andrade idzie, no trafi na gościa, który po prostu go nie potrafi trafiłem rozgryźć, stało się kompletnie co innego, natomiast no mówię, no potem 2 operacje ręki, też miał duży wpływ, ponad rok przerwy, no co mam Ci powiedzieć, no, czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na to, żeby znowu wyjść, boksować i no udowadniać jakby swoją wartość.
więcej przed włączeniem kamery rozmawialiśmy o rodzinie, o tym, jak córka zaczyna się rozwijać, niż o tym, jak jest w boksie. To chyba jest taka twoja przystań, takie chyba szczęście największe. Takie mam takie wrażenie, że ten spokój jest w domu i gdzieś tam boks, nie chcę powiedzieć, że jest na drugim planie, ale na pewno gdzieś tam inaczej na to wszystko patrzysz przez pryzmat tych 4 lat, od kiedy się dziecko urodziło. Tak i nie. Ja jestem ciągle głodny. Głodny z sukcesu sportowego, ciągle jestem głodny, bo chcę dawać właśnie ludziom emocje w ringu, te pozaringowe emocje zostawmy, też ja czasami się uzewnętrzniam, ale to jest moje, to jest dla mnie, taki jestem, nie inny. Zawsze taki byłem, a może ludzie troszeczkę inaczej na mnie patrzyli, tak, bo mają więcej haków, żeby mnie tutaj szczypnąć, tak sobie wiesz. A więc no mówię, no w pewnej rzeczy nie zmienię, ja się nie zmienię, ale tak jak mówisz, fajnie, że jest rodzina, fajnie, że są te dzieci, chłopiec, prawie rok, córeczka, 4 lata, tak jak właśnie wspomniałeś. To jest taka przystań idealna, że jeżeli nie ma boksu, to ja mam co robić. Ja jak mówię, jak nie miałem rodziny, to boks był całym moim życiem i jest do tej pory całym moim życiem. Jeszcze raz powtórzę, kocham boksować, kocham konfrontację, kocham walkę. Natomiast dzisiaj jak nie boksuję, to idę do domu, wracam do domu, spędzam czas z córeczką, z synkiem, bardzo dużo z nimi spędzam czasu i to jest taka moja przystań, to jest taka moja oaza spokoju. I dzisiaj to rodzina jest dla mnie najważniejsza. Boks jest na drugim miejscu, ale no tak jak mówię, no rodzina jest najważniejsza. Potem jest boks. Kiedyś był boks, bo nie miałem dzieci, nie miałem takie tak naprawdę rodziny. No cieszę się, że te dzieci są, bo gdyby nie było dzieci, to bym może zwariował. Powiedz mi proszę, jak się człowiek, który od jakiegoś czasu nie wychodził do ringu, motywuje do tego, żeby rano wstać i ciężko pracować? Bo obserwowałem chwilę, jak trener Kłak kogoś tam trenował, podpatrywałeś z każdej strony, widać było to zaangażowanie, tą pasję, to cały czas jest. Pytanie, jak się motywować do tego, żeby ciężko wstać, pewnie często 2 razy dziennie potrenować, skoro gdzieś tam nie ma konkretnego planu na to wszystko, co się wydarzy? Nie no, plan jest być mistrzem świata. I tak tutaj też niektóre osoby się mówią, kurczę, ty w formie jesteś, jak ja miałbyś boksować za 3 tygodnie, to wiadomo, no sparing, co innego, ale no jestem w takiej formie fizycznej, jakbym miał boksować za 3 tygodnie, to tak po prostu byle jakąś walkę, to pewnie trochę, żeby sparingów i byłbym gotowy, tak? Natomiast, no tak jak mówię, dalej jestem szalenie ambitny, dalej mam tą pasję, tą krę, ten ogień we krwi i tak jak mówię, ja trenuję nie do następnej walki, tylko żeby stoczyć walkę o tytuł mistrza świata i tą walkę wygrać, tak? I to jest cel, to jest plan. No ale ja mówię, jak miał trenować, załóżmy, tylko 5 tygodni przed jakąś tam walką w Polsce, którą pewnie stoczę albo i nie, a dopiero później przystąpić do walki o tytuł mistrza świata znowu z przerwą, załóżmy miesięczną albo dwumiesięczną, nie trenując i przystępując do pojedynku o tytuł mistrza świata, załóżmy z 10-tygodniowym przygotowaniem, to do tej walki nie będę gotowy. Ja muszę być cały czas w gazie, muszę hartować stal, musi moje ciało być wysportowane, musi być ostre, mocne, bo wiem, że jeszcze naprawdę duże walki przede mną. Nie, pewnie nie boksujesz dla pieniędzy, albo tylko dla pieniędzy, bo gdyby tak było, to na pewno byśmy mówili teraz zupełnie inaczej, byśmy tą pierwszą część rozmowy potoczyli, czyli pięściarski pojedynek byłby za tobą 2 miesiące temu i gdzieś tam byśmy mówili o twoim zwycięstwie lub przegranej. Czy z perspektywy czasu Maciej Semleński żałuje, że nie wyjechał, że nie zarobił, że nie powalczył, nie spróbował, czy podjął po prostu słuszną decyzję, dobrą decyzję i cały czas jest przy tym, że to była dobra decyzja? Tak, ja słucham, że to była dobra decyzja, to była słuszna decyzja. Tak jak powiedziałem, pieniądze jedno, ale też ja mówię, ogień się we mnie pali, wiedziałem do kogo wychodzę, takiego zawodnika bardzo młodego, perspektywicznego, na pewno zawodnika, który jest, dałby mi w jakimś tam sensie kolejną znowu popularność w Stanach Zjednoczonych, jeszcze większą niż teraz, ale tak jak mówię, no nie jestem takim typem człowieka, jak ja nieraz słyszę, tak czytam sobie, przeanalizowałem, że no my niestety jesteśmy w Polsce strasznie zakompleksionym takim narodem. Mamy brać, co nam dają, bo no, oni ci dali, to masz jeszcze się trząść dać. Nie, ja tu jestem, mam swoje zdanie, znam swoją wartość, wiem z iloma zawodnikami już wygrałem, na pewno ostatnia moja walka z Andrade bardzo mocno obniżyła moje loty, zdaję sobie z tego sprawę, ale żeby te loty znowu wyszły, żeby wszedł znowu na ten wysoki poziom, no to ja nie mogę pojechać do Mungui nieprzygotowany. Widzieliśmy, jak się skończyło z Kamilą Szeremetą, tam na pewno, no mówię, no nie, temat już jest zamknięty, nie wracajmy do tego, tak jak mówię, szkoda, że sprawy zostały załatwione z tą walką tak, a nie inaczej, bo prawdopodobnie ta walka już przepadła, chyba, że federacje zmuszą nas do tego pojedynku. Jest jak jest, idziemy przed siebie, trenuję dalej, motywuje mnie to, że chcę być najlepszy i zobaczmy, co pokaże przyszłość. Jeszcze niedawno byłeś taką nadzieją Polaków na to, żeby polski pięściarz osiągnął coś wielkiego. Jak patrzyliśmy na duże walki, czy Michała Cieślaka, fajna, ale przegrana.
Adama Kowalskiego przegrana, Krzysztofa Głowackiego przegrana, Kamila Szeremety przegrana i tak dalej, to polski kibic boksu tak naprawdę nie ma zbyt wielu nadziei na to, żeby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ty byłeś taką właśnie nadzieją. Pytanie, czy cały czas dostrzegasz to, że kibice i mimo wszystko pokładają w tobie nadzieję, że to Maciej Sulęcki właśnie może zrobić coś dużego w tym sporcie? Jest to najważniejsze, że ja sam w siebie wierzę, rodzina we mnie wierzy, przyjaciele. Ja się powiedziałem, z ludźmi jest tak, mam wiadomo, jest rzeszy kibiców, którzy potrafią do mnie napisać, skrytykować mnie i powiedzieć dlaczego i czasami się z nimi zgadzam, mówię, że rzeczywiście mają rację. Natomiast tak jak mówię, ja robię to dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, po to, żeby dać ludziom emocje również, bo to jest bardzo ważne, bo lubię dawać ludziom emocje. Natomiast no, nie przejmuję się tym, czy ktoś mnie skreślił, czy nie. Ja się mnie nie skreśliłem, rodzina mnie nie skreśliła, przyjaciele również i to się na mnie liczy. Wiem, że sportowcy tak nie lubią takich pytań, ale u ciebie chciałem zapytać, czy jak byś sobie wizualizował najbliższe 12 miesięcy, dajmy na to, nie mówię 10 lat, 12 miesięcy, to jakby to optymalnie dla ciebie wyglądało? Jakby ten scenariusz wyglądał? Walka w Polsce i w Stanach przykładowo? Czy od razu Stany, mniejsza, większa walka? Jakbyś sobie to chciał poukładać, gdybyś mógł sam to rozegrać? Znaczy, słuchajcie, wiadomo, trzeba też poznać bokserski biznes. Tak. Oczywiście chciałem w tym roku jeszcze stoczyć walkę w Polsce, bo to jest no, bezapelacyjnie bardzo potrzebne, żeby myśleć o jakichś tam pojedynkach dużych w Stanach Zjednoczonych, tak? No, wiadomo, ostatni raz stoczyłem walkę 2 lata temu z Andrade przegraną w Ameryce. Wcześniej boksowałem dosyć często w Stanach, teraz 2 lata już mnie tam nie ma. Tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, zdaję sobie sprawę, jaka jest sytuacja na świecie. Ale abstrahując od tego, no na pewno nie jest to tak, jakby mi się to podobało, jakbym chciał, tym bardziej, że moja frustracja jest na tyle duża, że tak naprawdę mam kontrakt amerykański w tym momencie i Ameryki, ja w Ameryce mnie nie ma, tak, no ale trudno, ja mówię, jestem gotowy stoczyć jedną walkę w Polsce, drugą walkę w Polsce i ewentualnie później walczyć o to jakieś tam tytuły w Ameryce, tylko natomiast, no tak jak mówię, no jedna walka w Polsce, druga walka w Polsce, a przed wielkim nazwiskiem w Ameryce fajnie było jeszcze w jakąś tam walkę w Stanach stoczyć, żeby się pokazać na jakiejś tam gali. No tak jak mówię, no ja mogę sobie gdybać, myśleć, kalkulować, analizować, może wyjdzie tak, może wyjdzie inaczej, ale tak naprawdę to pytanie musi zadać Leonowi Margulesowi z Ameryki i panu Andrzejowi Wasilewskiemu albo Jackowi Szelengowskiemu, bo no to mówię, no moje spekulacje są spekulacjami tylko, a tak naprawdę moja kariera jest w rękach ludzi, tak, mądrzejszych ode mnie, na pewno wiedzących, co robią. No właśnie powiedziałaś kilkukrotnie, mam takie wrażenie, że ty sobie zdajesz sprawę z tego, że wielka walka w Ameryce to musi być też twoja wielka rozpoznawalność, zanim do tej walki dojdzie. Ty czułeś taki moment, że w tych Stanach zaczęło twoje nazwisko coraz więcej znaczyć, że pokazałeś się czy w walce z Rosado, czy w walce z Kulkajem i tak dalej, że ta wartość jest coraz większa, a teraz jest cisza, że to wszystko ludzie czekają i pewnie czasami zastanawiają się, gdzie jest ten Striczu, który tu przyjechał i pokazał się w walce z Jacobsem z dobrej strony. Na pewno tak jest, no ale... Tak jak mówię, no robię swoje. Ja jestem na sali, tak jak mówię, zawsze będę gotowy, żeby po prostu wejść do ringu i dać show. Powiedzieć tak, jakbym sobie myślał o tym, zaprzątał sobie tym głowy, to może bym zwariował, bo na pewno nie dawało mi to spokoju. Odrzucam takie myśli, tak jak mówię, no troszeczkę już pod jakiegoś czasu zwolniłem bardzo mocno, jeżeli chodzi o takie podejście, bo kiedyś byłem jeszcze taki, dalej jestem ambitny, ale troszeczkę już ze starszą głową, bardziej schłodniejszą głową. I wydaje mi się, że troszeczkę bardziej racjonalnie podchodzący do pewnych spraw, nie na hura. Teraz zadanie będzie jeszcze cięższe przede mną, bo tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że jakieś tam moje wcześniejsze pojedynki pokazywały to, że trzeba się ze mną liczyć na świecie, w Stanach Zjednoczonych. No a wszystko powstała ta walka z Andrade, tak? I to też jest naprawdę przykre, bo tak jak mówię, no jedna walka mi nie wyszła, styl robi walkę. Nie miałem szans kompletnie z takim stylem jak Andrade, po prostu nie miałem kompletnie pomysłu na ten pojedynek. I mówię, no nie skreślajcie mnie, bo to jeszcze nie jest koniec świata. Andrej od tamtego czasu zbyt często nie walczył, nie pokazał nic wielkiego tak naprawdę w tym czasie, to tylko pokazuje, że nikt nie chce z nim się bić, nikt nie chce się zmierzyć z zawodnikiem, który nie ma głośnego, dużego nazwiska, a potrafi boksować. Czy ten klub, Legia Fight Club, to jest twoje miejsce na ziemi, bo tych wędrówek, zmian trenerów i tego wszystkiego w ostatnim czasie troszeczkę było? Niektórzy zawodnicy jak Jan Błachowicz potrzebuje po prostu mieć swój dom, w którym trenuje, swojego trenera jednego i tylko tu trenować. U ciebie tak zrobiłeś taką kwaśną minę, ale było i pan Andrzej Gmitruk, i Paweł i tutaj, no było troszeczkę tych zmian.
zmian. Pytanie, czy to tutaj musisz teraz trenować, żeby być najlepszym na świecie? Powiem ci tak, do walk musisz się przygotowywać najlepiej gdzieś, albo wyjechać do Anglii, na pewno sparring partnerzy, zmieniać otoczenie, tak? Dzisiaj jestem tutaj z Pawłem Kłakiem, jest mi tutaj dobrze, no dzisiaj akurat jest trochę ludzi, zazwyczaj trenujemy rano, wieczorem robię jakieś tam swoje zajęcia, dzisiaj niestety poranne zajęcia, niestety odpadły, musieliśmy się spotkać wieczorem. No to też nie jest fajne, jak jest strasznie dużo ludzi na sali, tego nie lubię, no ale tak jak mówię, no niestety sprawy losowe zrobi tak, że nie mogliśmy potrenować w ciszy dzisiaj. Tak, z Pawłem się dogadujemy bardzo dobrze, dobrze się znamy, w czym swoje potrzeby, tak jak mówię, no wygraliśmy do tej pory wszystkie pojedynki, najważniejsze z Jackiem Klukajem i uważam, że jeszcze razem możemy coś wspólnego, fajnego zrobić. Na końcu chciałem zapytać, znaczy postawiłem na początku tezę, że nie ma cię w internecie, że ciebie w mediach nie ma, wywiadów z tobą i tak dalej, ale jak już coś mówisz, to przeważnie jest o tym głośno. Sytuacja z Kamilem Szeremetą, o którym wspomniałeś, a nie kontynuowałeś, czy tak jak powiedziałeś o Arturze Szpilce, że nie powinien więcej boksować, to są wypowiedzi, które gdzieś tam obiegły się szerokim echem. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jak już zabierasz głos, to prosto z serca jak idzie, to ludzie to gdzieś tam podchwytują. Więc co powiedzieć tak, po pierwsze, ogólnie ten z Kamilem Szeremetą zapnimy ten temat ze Szpilą też, bo tak jak mówię, ja napisałem coś, ale od razu poszła informacja do Szpili, tak? Ja mu powiedziałem, jaka jest moja opinia, Szpila o tym wie, szanuję, rozmawiamy normalnie, mam fajny kontakt. Kamila Szeremet też wrzuciłem na Twittera, co myślę, oczywiście w tym samym momencie też napisałem do Kamila tę prywatną wiadomość, więc, a trolle, ja się nazywam, ja to tak się, wiesz co, czasami ja to bratu mówię, tak czasami mówię, ty po co tak, że mówię, karmię trolla, bo to wiesz, czasami ci ludzie podłapują najczęściej za takimi fałszywymi kontami i zaraz ja wiesz, trochę tak, z jednej strony denerwuję może trochę, ale z drugiej strony jest taki, no mówię, śmieję się z tego, no mówię, no karmienie trolla, tak, no trolle zaraz się odezwa, ktoś się wrzuci głupiego, tak, ja wczoraj wrzuciłem, kurna, taką bekę, takie zdjęcie ślimaka, kurna, wiesz, ślimaku spek, kurna, no, coś tam było, tak, wiesz, no ja tylko czekam, aż trolle się odezwą, jebni w stół, to są ludzie, się odezwą, nie, no i zaraz mówię, taka i mówię, pa, braciak, zobacz, trolle się odezwą. Czyli zdajesz sobie sprawę z tego, że potrafisz manipulować i troszeczkę kierować ludzi w reakcji, których się gdzieś tam po cichu spodziewasz? No nie, no to tak, no wiesz, my jesteśmy, wiesz, ludźmi, którzy, no też nie jesteśmy głupki, tak, taki na przykład Szpila to samo, wiesz, to, wiesz, no my coś rzucimy, załóżmy, kurna, żeby, no mówię, nakarmić trolla, no i tylu się odezwie, tak, a więc fajnie, każdy robi co chce, tak, ja uważam, że powinniśmy się bawić życiem, nie brać je na zbyt poważnie, a jeżeli ktoś komuś to przeszkadza, bo my robimy coś na pół żartu, pół seriem, to nakarmimy go, niech się denerwuje. Wrzesień, październik, listopad, kiedy widzimy się w końcu po walce, rozmawiając sobie już o tym, co się wydarzyło w ringu, a nie tak cały czas czekając i kończymy rozmowę, już cię więcej nie męczę. Nie wiem, mam nadzieję, że w październiku, tak. Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że to jest pytanie do pana Andrzeja Wasilewskiego, bo ja nie wiem, no bo wiadomo, tam między nami różnie bywa, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale jesteśmy mężczyznami, facetami, którzy czasami potrafią powiedzieć sobie bardzo przykre słowa, zawsze dochodziliśmy do porozumienia, mam nadzieję, że również będzie tak teraz. Ja mówię, ja chcę walczyć i mam nadzieję, że będę walczył. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję.